Multimistrz na T49. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale naprawdę, moi drodzy, polubiłem tego trolla. Całą tą maszynkę polubiłem, bo to nie tylko troll, choć wiadomo, że troll jest tutaj najważniejszą częścią tego pojazdu. Więc w skrócie, witam was bardzo serdecznie w kolejnej bitewce z serii Bitwa Życia, Bitwy Życia. Tym razem pojedynek na mapie Klasztor na czołgu T49, bitewka w trybie standardowym, losowanie z dyszkami. No i co tu dużo mówić, rozegrałem fantastyczną bitewkę na streamie. Najciekawsze, że nawet nie byłem za bardzo skupiony, bo to było pomiędzy turniejem i tak z jednej strony bałem się, że czasu mi nie wystarczy, będę musiał zaraz zginąć, bo turniej się zaczyna, a z drugiej ta presja, że ale bitewka siadła, ale wynik, ale emocje. I to tak naprawdę krążyło mi w głowie przez całą bitwę i nie myślałem tak naprawdę o tym, co robię. Robiłem to odruchowo na podstawie tego, jak grałem już wcześniej. W skrócie, T49 gram takim zestawem, aby po prostu cieszyć się z gry tym pojazdem, czyli wiadomo, że głównie amunicja HE odłamkowo burząca z kolą, reszta raczej normalna. Nie mam tutaj też jakichś tam złotych naprawiaczek albo apteczki, tylko kola, aby wiadomo celniej strzelać, choć często rywale mnie podpalają. No i co? Pierwszy strzał, taki słabiutki, za 400 w Patona, ale pojawił się szpachpancer w krzoczorach przykampiony. Jak mu przyfasoliłem, to się wystraszył. 773 damage'a po tym strzale. No i od tego tak naprawdę zaczynamy akcję w tej rundzie. Teraz pod lufę wyjeżdża kolejna maszynka, T-49. Amerykaniec, który tutaj... No... Kurde, jak on dostał? Nie mam zielonego pojęcia, jak to weszło, ale to jest idealny przykład, że czasami wystarczy celować do połowy, a i tak wejdzie, nawet jeśli wydaje się, że nie wejdzie. No tutaj na kiju tak to już jest, że czasami takie buły wchodzą. Jeśli chodzi o moją grę T49, to na początku była ona tak fatalna, że no grając na streamie widzowie się po prostu ze mnie śmiali, co ja robię, co ja wyprawiam grając tą maszynką. Jechałem tylko na kumulach i tak naprawdę nie strzelałem z amunicji HE. No grałem jakieś no głupoty, syf, 400-500 damage'a co bitwę, albo 0, zazwyczaj było 0. Dopiero po tak 200 bitwach zacząłem... Po 20 bitwach zacząłem w końcu myśleć, że te hity to wcale takie dobre nie są i chyba lepiej będzie robić pewny damage, ale no mniej, prawda? Także zdecydowałem się na granie teraz już głównie amunicją HE i efekty są dużo lepsze. Dużo, dużo lepsze. Po prostu zacząłem w końcu ogarniać i robić damage. Także w tym momencie już 4000 uszkodzeń po tej pięknej podpałce w Conquerora. No i to jest jeszcze tylko część uszkodzeń w tej bitwie, bo takiej sobie bitwy to ja bym wam nie pokazał. Nie, pokazałbym, ale to może nie pod taką nazwą. Więc tutaj weszło jeszcze z Voleya w T5-4, skromnie, bo za 350, ale zawsze coś. No i celów jeszcze jest kilka, między innymi mamy M103, Patona, UDESA, to z tych pojazdów, które mogę trafić z przebiciem. Tutaj kolejna buła w T5-4. No wiem, to nie jest dużo, 326, ale po asyście damage wpadł. Do tego jeszcze kolega jest unieruchomiony. No to jest zawsze miły, chociaż damage, zawsze coś. Także z takiej początkowej maszynki, którą lamiłem, nic nie robiłem w bitwie, przerodziłem się w gracza, który no ma pełno fajnych momentów, pełno takich interesujących akcji. I jeśli zapytalibyście się mnie teraz o czołg lekki, który daje mi najwięcej frajdy z gry, to byłaby to ta maszynka T49. Nie 90, nie RU, nie Lightweight, nie Litwin, nie WZ, lecz to coś. To ten pojazd daje największą frajdę, bo nie ma nic piękniejszego niż trafienie w pełnym ruchu czołgu z 400-500 metrów z Voleya za 1000. No to jest po prostu niewiarygodne, jak
mamy wtedy uśmiech na twarzy, jak się cieszymy z takich incydentów i no naprawdę rewelacja, to jest przepiękne w tej maszynce. W tym momencie 5000 uszkodzeń, wciąż niewiele, ale teraz IS-3 zbiera za prawie 360 i jeszcze do trafienia jest UDES, Batchat i M103. 5500 damage na koncie, 4 fragi, szału nie ma? No nie, no to jest bardzo dobry wynik, ale to nie koniec, to nie koniec. Więc czym prędzej wybieramy się po Amerykańca, bo chyba nie muszę mówić, że nie dość, że ma on zapas HP, to jeszcze można go ładnie trafić. Amerykańcy lubią zbierać z pożarkami, taka ich tendencja, strzał w tył, w pokrywę silnika, bum, pożarek i 800 damage, bo zazwyczaj Amerykańcy mają jeszcze bardzo słaby pancerz na boku i także z tyłu czołgu. Więc Emil niestety przegrał konfrontację z M103, ale ja sam też nie jestem taki głupi w tym momencie, bo zatrzymałem się i czekam na moment, jak kolega pokaże bok lub tył. Nie chciałem strzelić w przód, nie, poczekałem na lepszy moment. 912, no to musiało go boleć. To jest właśnie to, nie strzeliłem od razu, tylko poczekałem na lepszą okazję, bo już troszeczkę wiem o grze tym T49 i przez to nie reaguję tak pochopnie, nie ginę tak lamerysko, tylko właśnie szukam tych okazji, o których mi mówiliście, szczególnie na streamach, bo też wiele zawdzięczam wam. Rady sporo dały, także no to właśnie prośba, aby bardziej strzelać z tych pocisków HE, a nie z kumuli. Więc, moi drodzy, rewelacyjna bitewka wpadła. Jedna z najlepszych w tej aktualizacji 9.17. No i jeśli chodzi o wynik, to wygląda on tak, że zadałem ponad 6000 uszkodzeń. Jest to piąty najlepszy wynik w tym patchu na T49 pod względem damage'a. I to jest mój wynik, nie jakiś tam wynik nie wiadomo skąd, lecz mój. A przecież ja jeszcze niedawno w ogóle tym nie grałem, w ogóle nie wiedziałem jak tym grać i lamiłem totalnie. Co tylko pokazuje, że nawet pazie mogą przejść no niezłą transformację, bo nie grałem ostatnio na arcie, robię emki na zawołanie. Nie grałem T49, zrobiłem już parę emek na T49. No słuchajcie, wszystkim można nauczyć się grać, teraz staram się opanować szwedzkiego STRV-103B, więc może niedługo też go ogarnę. No, ostatnie dni, tygodnie przyniosły sporo niespodzianek, w tym właśnie mnie na tym czołgu, więc to tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę, zachęcam do komentowania, oceniania, dajcie znać, czy też lubicie te 4.9, a nawet jeśli nie lubicie, to zachęcam was, abyście spróbowali nim pograć, bo frajda z gry jest nieziemska. No i co? To tyle. Do usłyszenia. Cześć.